Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Dzień dobry, nazywam się Marek Sekielski, to jest program Sekielski o nałogach. Zachęcam do oglądania, oczywiście, do udostępniania tego nagrania, do komentowania, do subskrybowania naszego kanału Sekielski a oraz Sekielski Radio Studio również. Do czego ja mogę zachęcić jeszcze, Karol? Do wspierania nas na patronite.karol Sekielski na przykład, mogę zachęcić i oczywiście witam, Karol, już się wprowadziłem. Karol z Głogowa, 5 godzin podróży. Tak, i 5 ehm. godzin będzie gdzieś tak z powrotem do domku. E, więc nie zazdroszczę, szczerze no, mówiąc. Nie ma to jak PKP. Tutaj można liczyć, że zawsze dodatkowe no. minuty wpadną. Przepraszam, e. jestem troszkę ochrypnięty, wiesz, bo troszkę się przeziębiłem ostatnio, ale już powoli mnie puszcza, nie? No, Bywano. Z, czym, z czym to, co ci do mnie sprowadza, powiedz? E, słuchaj. Poglądałem trochę Twoich programów. E, bardzo ciekawych ludzi zapraszasz. Przede wszystkim podoba mi się też ten kontent, że to jest o uzależnieniach. Jest bardzo ważne, zwłaszcza dla młodych ludzi. E, ja mam 39 lat. E, nie stroniłem od alkoholu, ale głównym moim problemem były narkotyki, oczywiście. E, to nie miting, to mogę powiedzieć co? Meta, metamfetamina, e, chyba gorsza jest tylko heroina. Ale zresztą, jakby posłuchać każdego, kto wychodzi z uzależnienia, to jego uzależnienie jest super, a inne są B, nie? Także, no, uzależnieni mają to do siebie, że lubią sobie wykoloryzować, nie? A ja to tylko trawkę, nie? To, ja to tylko zioło. <laughs> no, troszkę się, e, troszkę się śmieję, bo... nie jest za bardzo, bardzo popularnym takim narkotykiem w Polsce. Hmm. Powiem ci, że zależy po prostu od regionu, nie? Od regionu Polski, bo tak jak ja jestem z Dolnego Śląska, no to Bogatynia i Czechy, to na Czechach to jest po prostu Zagłębie, tak. I tak jak do nas to trafia, no to ja do Bogatyni mam 100 km. więc to jest półtorej godziny. Ten kości, przepraszam, że tak od razu wchodzę, to po, to po tym, co? Mm. Czasem mi się jeszcze zdarza, chociaż już, już coraz mniej, nie? Trochę jestem zestresowany po prostu, nie? Nigdy w życiu nie, nie występowałem publicznie w żadnych wywiadach, wiesz? I to mnie trochę tak deprecjonuje, nie? Ja bardziej jak, o, bardziej jak o uzależnieniu, to może bardziej bym chciał opowiedzieć o początkach, bo jak uzależnienie wygląda, to każdy już wie, nie? Ja bym chciał opowiedzieć o sobie, o swoim dzieciństwie. Bo mam już za sobą kilka terapii i grupową yy, DDA. Już skończyłem, jeszcze jestem w yy, terapii indywidualnej. No i oczywiście, DDA to jest właśnie praca, wracanie się do, do dzieciństwa, nie? Ciężka I... orka, nie? O jest. Dopiero się, dopiero się pokazuje, tak naprawdę, yy, co, cię tak, yy, co cię tak w zasadzie w życiu gryzło, nie? I ja nigdy sobie nie radziłem z, z utratą osób mi bliskich. Nie umiałem, przeżywać, nie umiałem przeżywać żałoby. I takim gwoździem do mojej trumny, to jak miałem lat, ja wiem, wiem że początek to pierwszy, pierwszy pogrzeb, jaki pamiętam co w ogóle, jaka żałoba, kto o tym słyszał. Nie, nie daj Boże jeszcze pójść do, do terapeuty, bo coś ci jest, nie? w takich rzeczach się nie mówiło. 90-90 chyba szósty rok jak zbanowała moja babcia nie i wiesz to miałeś ile tam jaśniej tam lat. ja byłem szyld ja miałem ja miałem może y, 12 może 10 lat mniej więcej mhm. wtedy nie no ale do czego zmierzam nie że a czemu to ci tak mocno uderzyło y, bardziej bardziej mi uderzyło to że nie tylko ja nie potrafiłem przeżyć żałoby, ale ludzie mi bliscy, ludzie dorośli, tak? yy, z których brałem na przykład wzorce, tak jak, tak jak moi rodzice, no oni nie umieli po prostu o tym rozmawiać. W żaden, w żaden sposób nie umieli. Ja nie mam, nie mam do nich absolutnie pretensji, tak? bo oni też to wynieśli z własnego domu. Yy, mój ojciec dobrze pamiętał wojnę. Moja mama y, urodziła się już po wojnie. Jej najstarszy brat urodził się podczas wojny jeszcze w jakimś zasranym obozie gdzieś tam y, w Austrii. Y, niedawno się dowiedziałem, jak rozmawiałem z ciotką, jak rozmawiałem, bo niestety moi rodzice już nie żyją, ale ş, ş, z ciocią, jak rozmawiałem, no to się okazało, że gdzieś tam dziadkowie stracili jedno dziecko w tym obozie, że najstarszy brat mamy tam y, się urodził, przeżył. Ale jeszcze mieli jedno dziecko i tam to dziecko nie przeżyło. I, tam... I oczywiście o tym się nie rozmawiało. To gdzieś wypływa tak pokątnie, strasznie, że. że po prostu no, to jest ukrywany temat. nie? To jest temat tabu, o tym nie mówimy, tak nie będziemy rozmawiać, nie. Yy, ale do czego zmierzam? Yy, zmierzam do takiej sytuacji, która się stała, jak miałem lat 17. To dobrze pamiętam, nie że już wtedy żeśmy ostro, już, żeśmy sobie tam pozwalali za mało latów, cała moja ekipa, już, już szedł alkohol, jakaś, jakieś zielsko, nie? I wtedy stało się coś naprawdę strasznego, coś, co chyba będę pamiętał do końca życia, nie? Bo nie sposób o tym zapomnieć, jak twój, można powiedzieć, najlepszy kolega, no można nawet powiedzieć przyjaciel, tak? Rok starszy targa się na swoje życie. Nie wiadomo z jakiego powodu. I nie będę dociekał, jaki był tego powód, czy coś. Nie. Fakt jest jeden, że nie, nie przepracowaliśmy tego. Nikt z mojej ekipy tego nie przepracował. Jego brat tego nie przepracował. Spotkałem go dwa lata temu, jak ja już byłem trzeźwy. Spotkałem go, nie poznałem go. Jak otwarłem mu drzwi, robił jak... za elektromontera jakiegoś tam. Jak otwarłem mu drzwi do domu, to tak jakbym spotkał śmierć. Wyglądał strasznie. I to było po nim widać, że w grę idzie wszystko: meta, wszelkiego rodzaju narkotyki i alkohol, nie? No nic, nic nie może zrobić w takiej sytuacji, nie? O czym z gościem rozmawiać zresztą w takiej sytuacji, jak. On jeszcze nawet nie odparował. No bo to jest bardzo trudne, nie? Eee, mi uratowała życie moja siostra. Co. Jak ją poprosiłem o pomoc, to no gówno wpadło w wentylator, nie? To po prostu był taki coming out, że po prostu powiedziałem wprost, że potrzebuję pomocy, róbcie coś, bo jestem w dupie, nie? Ale to było niedawno całkiem. Yy, ponad dwa i pół roku temu. W 2020 roku przed samymi świętami wszystko się wysypało, nie? Ale to już było tak, że siadły mi plecy, Wróciłem z pracy, siadły mi plecy. Dobrze, że siadły, musiałem troszkę ochłonąć, musiałem odstawić to, co wpieprzałem garściami. I nagle się okazało, że zatoczyłem krąg, bo to było już dru drugie takie zaliczenie doła w przeciągu półtora roku. Pierwsze, pier pierwsze zderzenie się ze ścianą, z, z tym, co się stało w ogóle, że jak, jak to wyszło. Niczego mnie nie nauczyło. W dwa tygodnie już byłem gotowy z powrotem. Tylko, wró tylko wróciłem ze szpitala. Ja niczego nie chciałem. Nie chciałem żadnej terapii, żadnej pomocy. Dam sobie radę. Skąd my to znamy? Dobrze, ale powiedz mi, czy, ta, czy, 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 czy te zdrowotne yy, aspekty, których tutaj mówisz, one mają, jakby one wynikają z, z tego walenia mety, tak? Czy... Yy, powiem ci tak, że metamfetamina Podobnie troszkę jak alkohol yy, upośledza pamięć krótkotrwałą, nie. Więc yy, po prostu zapominasz. Jesteś yy, jesteś tak, jak, troszkę jak nakręcony zegarek, nie dopóki ci się kręci sprężyna, to pewne rzeczy pamiętasz, jesteś w takim, yy, w takim jakby można powiedzieć schemacie. Nie? I od nowa. Nakręcasz się i znowu masz ten schemat. Nie? nie posuwasz się do przodu, tylko stoisz praktycznie w miejscu. Nie ruszasz się. Yy, nie jesteś w stanie nic mądrego wymyślić. Wszystko, niby coś tworzysz, niby, niby posuwasz się naprzód, a tak naprawdę drepczesz w miejscu i wydeptujesz tylko sobie głębszy dołek, z którego w końcu ciężko jest wyskoczyć. Nie? Yy. Gdyby nie, gdyby nie ten, gdyby nie choroba, gdyby nie plecy, bo ja się po prostu, ja się przeforsowałem. Ja się przedźwigałem w taki sposób. A chodzi o to, że co? Że na, na, na... Jeszcze amfetaminę, tak, i byłeś nakręcony na stop i pracowałeś. On topa jak pracowałem, tak? Jak pokolany. Mhm. Jak nakręcony po prostu, nie, że ja nie odpoczywałem. Ja, jak, yy, ja pracowałem jeszcze. Kwa No no tak, jak już będziemy szczerzy, to jesteśmy szczerzy, tak. Więc ja pracowałem jako kierowca zawodowy. Ja jeździłem długie trasy, jeździłem w trasy, fakt, w trasach nie waliłem, ale jak mnie puszczało, to ja jeszcze byłem nagrzany. To jest tak jak z alkoholem. Alkohol się to że nie dmuchasz to nie znaczy, że jesteś szczęśliwy, bo nie jesteś, nie. To głupie myślenie dalej zostaje, tak? I tak samo jest pod wpływem narkotyków, tylko że to działa z potrójną siłą, tak? Tak jak ci mówiłem przed chwilą, że walisz w sobotę, a wraca do ciebie w, w środę. Odpala się po prostu, nie? I do czego zmierzam, że ja jeszcze wtedy jeździłem było kurwa straszne. To było no nie, nie jeździsz pijany, nie? Ale nie zdajesz sobie sprawy, co możesz zrobić ludziom, nie. To, że ja wtedy nie wiem, to, że ja wtedy nie zawinąłem się wokół jakiegoś drzewa, to jakiś cud po prostu. To było. To było napisanie, cały czas na e, trasy na przykład po trzy tygodnie mnie nie było. Jeździłem, nie było mnie trzy tygodnie, nie było mnie w domu. Wracałem do domu. Ogarniałem w tydzień ogarniałem w domu. Ile się tylko dało, łatałem dziury i wracałem z powrotem do pracy. Non topa, non topa orka. W zeszłym roku pierwszy raz byłem na wakacjach. Pierwszy raz, ale zmieniłem pracę. W końcu wziąłem się, powiedziałem sobie dość, dość tego jeżdżenia, dość tego katowania się, zażynania się, bo, bo tak naprawdę zawód kierowcy w Polsce i kierowców, którzy jeżdżą za granicę, to wszyscy tak słodko, o kurwa, kasa tego, no fakt. Ja miałem spore pieniądze. Nie powiem co z tego. Jak ja je puszczałem w kanał, jak ja to wszystko przeżerałem w ten czy inny sposób, albo na bzdury typu jakieś debilne zakupy, coś co mi jest niepotrzebne, wydawałem horrendalne pieniądze. Lub się zaopatrywałem albo w alkohol, albo w narkotyki, albo sponsorowałem kogoś, bo też takie rzeczy też potrafiłem robić. Nie. Nie jestem z tego dumny, bo nie ma nie masz czego być dumnym. Nie mi jest po prostu. Yy, mi jest po prostu wstyd, że że tyle czasu to musiało trwać, tak? Że tyle czasu to musiało trwać, ale jak człowiek jest zaślepiony nie widzi pewnych rzeczy. Jak jesteś, yy, jak jesteś w ciągu nie niedos, najprostszych spraw. Że ktoś ci mówi ty, słuchaj, coś się z tobą dzieje. Coś, coś niewyraźnie wyglądasz. A tam co ty pieprzysz? Jest wszystko okej. Okay. Co ty gadasz? Przecież wszystko gra, nie? No, mam leki, katar. Bo nie wiem, w środku lata się przeziębiłem, nie? W środku lata. <laughs> Bez przesady, to, nie? To się zdarzy. No, ale wiesz, w środku lata ci się leje z nosa jak z kranu, nie? No, to takie były w ogóle. stałem się, stałem się bardzo wybuchowy. Bardzo agresywny się stałem. Bo akurat meta ma, ma na to wpływ. Po alkoholu ludzie się, ro, różni się robią, ale po mecie ludzie się robią, przeważnie robią się bardzo nerwowi. Bardzo wybuchowi. No i oczywiście obwinianie wszystkich dookoła, szukanie sobie winnych w oku, wokół siebie. Najlepiej to, mi się, najlepiej to mi się obwiniało moich pracodawców, nie? Że mi słabo płacą, że znowu coś ode mnie chcą, że za dużo tyram, a ja sam się za sam na własne życzenie się zatrywałem, bo teraz na przykład, jak nie chcę czegoś robić, jak nie chcę przyjść w weekend, to mówię, że nie przychodzę, bo nie przychodzę, nie muszę się tłumaczyć. A kiedyś, no wiesz, no dobra, no przyjdę za frajer, a później płakanie, bo znowu przyszedłeś do roboty, nie? Bo ktoś cię znowu zmusza. No to był tylko pretekst, żeby znowu się użalać nad sobą. Ostatnie... Ostatnie 5 lat mojego cipania, no to było tak, to wyglądało w ten sposób, że już skończyły się imprezy. To już, to już nie było imprezowania. To nie było haila bajlando. -by Wracałeś do domu po klamie i ogień, rura, coś trzeba robić, coś trzeba działać. Wszystko w rozsypce, dosłownie wszystko. Wszystko w miazdze. Nic nie byłem w stanie sklecić już do kupy. Jedyne, co mnie trzymało, to ta, to ta robota, że wiesz, nawet takiego, nawet takiego prawie już na skończeniu alkoholika robota jest w stanie wypionować na tyle, żeby na przykład chlał tyle, żeby rano się nadawał. Nieważne w jakim on jest stanie, ale ma nie wydmuchać alkoholu, nie? I to jest, i to jest wszystko cudnie, nie? i tak wszyscy na ciebie patrzą, jak przez palce. Nie? Że jest wszystko niby okej. Okay. A tak naprawdę ja byłem jak firanka. Gdzieś mnie pchnęli, to tam. Tam jechałem na automacie wszystko robiłem, już miałem to obcykane, już miałem to zapamiętane, niczego się nie trzeba uczyć. A reszta tych rzeczy wszystko ci wyparowuje z głowy. Bo ty sobie nie powtarzasz. Ty tylko jesteś zaprogramowany, robisz dzisiaj to, 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 to. No i dobra, i jest po robocie. I tak wyglądały moje dni, z dnia na dzień byle do przodu. W ogóle jak jeszcze jak jeździłem za, za granicę, no to na przykład. Yy, w trasie nie ćpałem, nie? No ale to nie jest powód do tego, żeby się nie nachlać weekend, nie? No bo ja. Przecież zostajemy na parkingu, 48 godzin trzeba stać. Musisz pauzę zrobić. No to co będziesz robił? W piątek się zaczyna pauza. Co ty będziesz robił? Piątek, sobota, niedziela. No to do niedzieli, do południa to jazz. Nikt mi nie powie, że kierowcy nie piją. Chleją jak złe, nie? Alkohol jest wszędzie. Dlatego tutaj do Ciebie przyjechałem, żeby, żeby pokazać, jak się kończy brak jak się kończy brak edukacji. Kiedyś pamiętam, któryś z twoich podcastów, z kimś rozmawiałeś, i mówiłeś wtedy takie mądre słowa, że podstawy psychologii powinny być podstawowe. Zgadzam się z tobą. Podstawy psychologii. Jak działa alkohol, jak działają, jak działają narkotyki. Edukacja, nie zakazy. Zakazy nic nie dają. Bo zakazy spychają, yy, spychają temat w czarną strefę. Tam, gdzie go nie widać. I on dalej sobie rośnie. Nietykany przez nikogo. Najprostszy jest alkohol. Na alkohol mamy przyzwolenie. Alkohol, papierosy. Nie, nie chcę być hipokrytą, sam paliłem. I to jeszcze nie tak dawno, nie? Ale mówię, to. Na to mamy przyzwolenie. To mamy dostępne, ale sobie kompletnie z tym nie radzimy. Ja sobie nie radziłem, ja nie radziłem sobie z własnym uzależnieniem, bo yy, ja sobie to przykrywałem wszystko ładnie. I dopiero jak zacząłem kopać, jak troszkę się uporałem z tym, żeby mnie nie targało, jak tylko ktoś zaczyna gadać o narkotykach czy o alkoholu, bo w robocie, mimo że zmieniłem branżę całkowicie, to w robocie na co dzień mam to samo, nie? Przechwałki. Głupie gadanie, jak to w weekend było, no to wiesz, ja zawijam swój Majdan i idę, żeby mnie nie było widać, tak? Zabieram się do swojej roboty i nie chcę mi się z nimi gadać po prostu, nie? Tak się zmieniło moje życie, bo kiedyś bym tam, no przytakiwał fajnie, no tak, fajno było, elegancko, mnie to męczy już. Już mi się nie chce o tym gadać. A ładnie sobie przykrywałem, właśnie, przeszłość, bo przeszłość była bardzo ważna w moim życiu, nie? E Zwłaszcza, zwłaszcza zdarzenia z przeszłości. Ja pamiętam, jak mój ojciec zmarł. Miałem 20-21 lat wtedy, mniej więcej. Byłem jeszcze w wojsku. E, przyjechałem, przyjechałem na pogrzeb taty. No dobra, ojciec umarł, coś tam żeśmy chwilę pokwilili i nikt o tym nie rozmawiał, tylko od razu jakiś browar, co roz, Rozwiązaliśmy temat, tak? Już żeśmy sobie pożegnali ojca, nie? Na pogrzebie mamy też nie byłem do końca trzeźwy. Nie jestem z tego dumny. Bo tak czy siak, mimo to, że na przykład tego dnia nie piłem, to nieważne, bo dzień wcześniej chlałem. Mimo to, że tego dnia, nie wiem, trzymałem fason, że nie waliłem w klamę, to może, może tydzień wcześniej już byłem pomelanżowany. I ja nie myślałem trzeźwo na tamten czas. Zresztą, tak jak mówię, od, od jakichś 30... Mam 39, no od jakichś 30 lat, miałem problem z trzeźwym myśleniem. Z dobrym poglądem na świat. Przez to, że spotkałem się z alkoholem, z narkotykami, i nie umiałem sobie z tym radzić w żaden sposób. To było tylko to było kwestią czasu, kiedy się wyłożę. A że się pionowałem, pionowała mnie robota, no to dlatego tak długo przetrwałem, nie. Bo nie pozwalałem sobie, bo nie puszczałem lejcy za mocno, nie? No. Jakby nie ta praca, to podejrzewam, że skończyłbym pewnie może 10 lat temu. Może 15 nawet. Jakbym był na miejscu, miałbym dostęp, codziennie mógłbym się uświnić, to podejrzewam, że może 15 lat temu już by było po mnie, nie? A tak jakoś... Nie wiem, przed przebłyskiem, ostatnim przebłyskiem chyba mądrych myśli że coś mi tam stuknęło do tej pustej łepetyny wtedy. Mówię, nie no, biorę ten telefon i dzwonię. Trzy godziny się zastanawiałem, ale zadzwoniłem. Powiedziałem, że mam problem, powiedziałem, żeby przyjechała. Zjechali się wszyscy. A i... co tak naprawdę się zadziało, że wykonałeś ten telefon? Musiałem odstawić prochy. Musiałem odstawić prochy, bo walły mi plecy, nie? I nie mogłem, nie mogłem sobie szaleć dalej. Nie mogłem. Nie mogłem walić mety, jak musiałem wyleczyć plecy, jak musiałem wziąć inne środki, nie? No to wtedy jak mi odpuściło, spałem tydzień. Ja tydzień czasu nie wstawałem z łóżka. Drugi tydzień dogorywałem w tym łóżku i się zastanawiałem, co ja mam z, ze sobą tak naprawdę zrobić. I jak doszło do tego, że jedyne rozwiązanie to było albo się poddać Albo poprosić o pomoc, albo iść yy, do stołu i pierdolić kreskę. Były dwie opcje do wyboru wtedy, na tamten czas dla mnie. I cieszę się, że po prostu wziąłem ten telefon i coś z tym zrobiłem, nie? Dlatego prawie trzy lata dobijam, jak jestem jestem abstynentem. I trzeźwieje. Powolutku. No co tam jeszcze? TDA. Ta DDA. E, czego się dowiedziałeś o sobie na terapii, bo zrobiłeś terapię DDA? E, słuchaj, na terapii DDA dowiedziałem się bardzo ciekawych rzeczy. E, może moi rodzice nie byli do końca. E, nie byli do końca takim sztandarowym przykładem, że byli uzależnieni, że mieli problemy z alkoholem, bo, bo tak nie było. Mój ojciec miał problem z Mój ojciec miał problem z nikotyną. Mój ojciec miał problem z papierosami. Ja odkąd pamiętam, on palił jak lokomotywa. Potrafił wypalić 60, 60 papierosów w przeciągu jednej doby potrafił wypalić. Jak miał zły dzień. Jak miał chamski dzień podły nastrój, to odpalał jednego od drugiego. Nigdy o tym nie mówił, nigdy nie mówił, co go żarło. Wiem, że byli wspólnie z mamą, wiem, że byli współuzależnieni. Bo to nie zaczęło się ode mnie, że ja taki tam. Małolat, ciórek, coś tam sobie wy, wygibuje, tak? Tylko już problemy zaczęły się od mojego najstarszego brata. Mój najstarszy brat jest alkoholikiem nieuświadomionym. I podejrzewam, że tak skończy swoje życie, bo ja go nie będę wyprowadzał z błędu. Bo rodziny, jak to się mówi, się nie terapeutyzuje, bo ich się nie da wyterapeutyzować. Bo rodzina nie chce słuchać najbliższych. Mają cię za wrogów. Tak jak na przykład. Tak jak na przykład mój najmłodszy brat. Mój młodszy brat dalej ćpa. I ja nie jestem w stanie do niego dotrzeć. Więc powiedziałem sobie, że nie będę do niego docierał, bo to niszczy, rujnuje moje zdrowie. Ja jak się do niego zbliżam, ja się rujnuję. Ja później choruję tydzień. Bo po prostu mnie telepie. Bo chciałbym, żeby, chciałbym, żeby coś z tym zrobił, żeby posłuchał, najzwykle w świecie, żeby posłuchał, że można żyć inaczej. Że można spróbować żyć inaczej, no ale nie jak masz komfort, nie? Nie jak jesteś, nie, jak jesteś panem na Włościach, ja sam taki byłem. Co mi będą ludzie mówić? Co oni o mnie wiedzą? Co, oni o, co mogą wiedzieć o moich problemach? A nagle się okazało, że pojechałem na terapię. Nie jestem taki jedyny karolek, że ja mam problemy. Bo ludzie nie takie problemy mają, tak? Tak jak mówię, moi rodzice nie potrafili poradzić sobie z problemami wychowawczymi, bo ktoś im tego nie przekazał. Nie wiedzieli jak, nie mieli, nie mieli narzędzi. Wysłać, nie wiem, wysłać kogoś do, do psychologa w latach 80-tych 90? -tych? To teraz, teraz to takie są przebłyski, że może kogoś wyślemy na terapię. Ktoś tam, ktoś tam ma świadomość ty może coś za dużo pijesz ale kiedyś, kiedyś to trzeba było w ogóle z rynsztoka nie wychodzić żeby ktoś cię wysłał na terapię ja pamiętam czasy ja pamiętam takie czasy, że pod sklepem było bo mieszkałem na małej wichurze, nie, na małej wioseczce to na tej wioseczce pod sklepem, co piąteczek piątek, sobota i jeszcze pół niedzieli, melanżowanko krata browara, jakaś gorzała jak odbity gorzała Jak było gorzej te jakieś nalewki Albo nawet ten Albo nawet zwykłe winiacze się trafiały I całe towarzystwo ulalane To o ki z kim tu rozmawiać? O czym tu rozmawiać? Że e, chłopaki może tak byśmy przestali pić o, Co ty po cię <laughs> Co my będziemy robić? Nie jeden Nie jeden z moich kolegów Ze starej ekipy już pozamykał oczy. Po prostu jeden się dźwignął, drugi się zważył. Nie wiem, po prostu, ale nie widział innego rozwiązania. Nie widział innego rozwiązania i czy to są narkotyki, czy to jest alkohol. Ja na przykład teraz już nie mówię o sobie, że jestem, że jestem narkomanem, bo wszystko, co mi w życiu szkodzi. Nieraz mówiłeś o tym cukrze swoim, nie? Że jak idziesz. Jak idziesz w miasto na, na bezy, to na pewno pękają już cztery, nie? Wiesz, ja z cukrem też sam mam takie, takie nieraz przygody, że, nie wiem, kupię paczkę ciastek i nie mogę się opanować. Muszę, mus, muszę zeżreć wszystkie po prostu, nie? Ja wiem, jak to jest. Ale teraz mam świadomość tego, co robię. I mogę nad tym w jakikolwiek sposób zapanować. No, najwyżej będę miał na drugi dzień wyrzuty, ale je mam. A kiedyś ja tego nie dostrzegałem. No, po co komu wyrzuty? Przecież to wszystko -la bajlando. wszystko gra, wszystko jest fajnie. Co ty się czepiasz? Przecież masz takie te za... życie, nie. No moje życie nie było. Za... Jeszcze to było akurat moje dno. Dobrze, że nie skończyłem pod mostem. Albo w kartonie. Ale już mało brakowało, żeby pu puścić wszystko. Po prostu puścić wszystko. Ale nie wiem, nie wiem jak to się stało, po prostu wiem jedno, że, że coś nade mną czuwało, nie? Nie będę mówił o Bogu, wystarczy, że owcy mówią o Bogu. Ena też mówi dużo o Bogu, a każdy ma swój pogląd na Boga, tak? Ja nie sądzę, żeby mój Bóg to był jakiś tam, nie wiem, jakiś wytwór na obrazie. Mój Bóg mieszka we mnie co najwyżej. Mieszka głęboko we mnie, i on mi zawsze podpowiadał, Gdzie ty się pchasz, Matole? Co ty ze sobą robisz? Zastanowiłeś się nad tym, ale to wychodziło dopiero po czasie. I zawsze, jak robiłem na przekór swojej własnej intuicji, na przekór temu, temu czemuś, co się działo we mnie w środku, zawsze miałem po dupie. Odkąd pamiętam. Ale wypchnąć z siebie ten głos najlepiej, nie? Zagłuszyć. Bo po co czuć, po co odczuwać? I nagle się okazuje, że tak, że mam problem z emocjami. Że nie potrafiłem wielu rzeczy ogarnąć, o wielu rzeczach nie potrafiłem mówić. Po co o tym mówić? Stało się, to się stało. Moja siostra ładnie mi to pokazała. Pokazała chyba całej rodzinie, jak to powinno wyglądać. Miała bardzo przykrą sytuację, jej mąż zginął w wypadku. Miała dwójkę małych dzieci. I nie czekała, aż jej się wszystko rozpieprzy, tylko poszła po pomoc. Profesjonalną. Poszła do lekarza. A nie czekać, może ktoś ci pomoże, a może ktoś ci nie pomoże, jak ty sobie z własnymi emocjami nie jesteś w stanie poradzić, bo z ciebie wszystko się wyrywa. No to co? To jest już próg do tego, żeby pójść albo się zachlać, albo zażrzeć się lekami. Najzwykle w świecie. Naprawdę silna kobieta. A wróćmy do ciebie i do tego DDA. Tak? Czego się dowiedziałeś o sobie? Eee, czego się Bo dowiedziałeś? zacząłeś, zacząłeś, zacząłeś tą, tą swoją opowieść od, 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 od sytuacji, kiedy umiera twoja babcia. Mm -hmm. e, użyłeś nawet takiego sformułowania, takiej frazy, że nikt nie umiał, że, że nie potrafiłeś przepracować tej żałoby. Że rodzice, też bliscy nie, nie potrafili. Natomiast no, to, to mówisz z, z, z pozycji dorosłego człowieka, bo mając te tam 10-11 lat, nie wiedziałeś, co to znaczy w ogóle żałoba pewnie i. No dokładnie, wiesz. To, to, się stało, to się stało właśnie właśnie wtedy, jak, z, jak, jak zginął ten mój kolega, wiesz? Jak tam się się, po co ci były te używki? Może tak. Yy, czy żeby do, do emocje. Tego? Żeby zagłuszyć, żeby się, żeby się po prostu wytłumić. Żeby nie pamiętać, nie rozpamiętywać e, raz zakopanej gdzieś w przeszłości rzeczy, nie? Że wiesz, e, przychodzi, przychodzi temat, na przykład, no, mój, mój kolega zginął e, w Sylwestra. W Sylwestra mam taką, taką datę. I zawsze zawsze żeśmy omijali Sylwestra, po prostu rozmowy o nim, bak, na boczny tor, bo już zawsze żeśmy byli dobrze porobieni. Nie? I to tak i to tak kuje w serce, że na przykład zamiast, yy, zamiast pokazać, co jest we mnie w środku, że mam emocje, że potrafię, potrafię zapłakać nad czyimś losem, że jest mi niedobrze, to nie ja idę się znieczulać. Wyrzucam to z siebie na bok, ale nie w taki sposób, nie w taki zdrowy sposób, tylko to przykrywam. A to wraca ze zdwojoną siłą, bo z rzeczy niewypowiedziane się mszczą. Najzwyklej w świecie. Na tej osobie, która nie jest w stanie tego wy wymówić. Bo to, to, jest tak jak, to jest tak jak ze zbieraniem emocji. Każdej jednej emocji. Jak zbierasz gniew w sobie, nie? Masz tą swoją tamę i zbierałeś gniew, zbierałeś dajmy na to przez dwa tygodnie. I, i dwa tygodnie minęły, ktoś przychodzi nie wiem, szturchnął stolik, popknął cokolwiek, a tu stamy pff, i wszystko na niego się wylewa. I wtedy są niewypominajki i wracasz o dwa tygodnie wstecz się cofasz, ale jak był czas na to? Że ktoś mnie zdenerwował, żeby mu powiedzieć: weź mnie, nie rób takich rzeczy." Bo ja się z tym źle czuję. To nie, bo co on sobie o mnie pomyśli, a on z drugiej strony, jakbym popatrzył na siebie z takiej perspektywy, a czy on o mnie myślał, jak mi to robił? Nie myślał. Ale ja mam być grzeczny. Ja nie mogę od razu powiedzieć, od razu się wyładować z mniejszą emocją. Nie, poczekam, aż mi się nazbiera, nie. I to tak trwało przez lata, że na przykład. Jak y, pamiętam, jak, y, jak w pracy na przykład y, nie wiem, któryś tam z moich ex-szefów mnie lekko zdenerwował, ja mu od razu, od razu mu nie powiedziałem, co mi leży na wątrobie, co mi się nie podoba, ja od razu nie mówiłem. Ja czekałem, czekałem cierpliwie, aż mi się nazbierało, a jak mi się nazbierało, to wtedy mu powiedziałem, nie? to wtedy się przeważnie się kończyło tak, że rzucałem papierami dobra, sam se jeździ. Nie? I szedłem gdzie indziej, bo taki jest też tryb tej pracy. Że ta praca wygląda w ten sposób, że zapotrzebowanie jest na tyle duże, że dzisiaj rzucasz kluczykami tutaj, a, a jeszcze tego samego dnia otwierasz drzwi do innej firmy i dostajesz kluczyki i jedziesz, jedziesz dalej. Bo tak to wygląda u nas. Jest zapotrzebowanie po prostu na ludzi, ale nikt się nie, nie interesuje. Nie, nie rozmawiamy szczerze o pewnych rzeczach, tylko przygłaskujemy temat, a później wychodzą piękne kwiatki. Po czasie wychodzą takie coś, z czym nie, mogłeś nie wiedzieć, że coś takiego zajdzie i jesteś zdziwiony. Albo wiedziałeś, ale wolałeś pominąć temat. O, dobra, da się to przygłaskać, da się to przylizać, a później cię kuje jak drzazga. Że jednak się tego nie da zrobić. Że jednak trzeba było postawić na swoje. A może trzeba było się wstrzymać. A może nie trzeba było rzucać poprzedniej roboty z byle powodu. To w taki sposób, wiesz, w taki sposób yy, mnie to uruchamiało po prostu, tak? I leciałem sobie do domu, zaćpałem się. I było fajnie. A pamiętasz tego małego Karola, który jak umarła ta babcia, próbował się czegoś dowiedzieć od rodziców? Yy, powiem, powiem ci tak, że z pogrzebu babci pamiętam tylko... To było bardzo dawno temu, tak? I pamiętam, że... Pamiętam, że nikt o tym, nikt o tym nie mówił. Tak, nie tak, A czy pamiętasz siebie w tym wszystkim. Ja wtedy byłem, ja wtedy naprawdę byłem bardzo małym dzieciakiem. Czy pamiętasz ten moment, kiedy ci się zamknęła te ta, ta usta, tak mówiąc. W cudzysłowie, e, i przestałeś wyrażać to, co w tobie siedzi? Myślę, że bardziej myślę, że bardziej. E, bardziej zamknąłem się już. Wtedy to już się zamknąłem na całego, właśnie jak, z, jak zmarł mój kolega. Wtedy się zamknąłem. Wtedy już przestałem o tym, wte, wtedy już przestałem o tym rozmawiać, bo wtedy z dzisiejszej perspektywy, z dzisiejszego siebie widzę, że wtedy potrzebowałem pomocy, specjalistycznej pomocy, żeby ktoś z nas wszystkich wtedy ogarnął, po prostu z nami porozmawiał. A ja osobiście, nie wiem jak inni, nie mogę, za innych nie mogę mówić, ale ja osobiście potrzebowałem tego. Bo... A wtedy jak ten chłopak umarł, to, to do następnego dnia co? Wy po prostu szliście w palnik, ostro dawaliście, żeby... Nie, no było użalanie, wiesz, uż użalanie się nad sobą i oczywiście po browarku coś tam i tak to się wszystko rozmyło, nie? Rozeszło się po kościach, a wcale się nie rozeszło. Ja czuję tą, czuję tą drzazgę do tej pory, tak naprawdę, w sercu. I staram się przynajmniej, staram się co roku pojechać i co roku przynajmniej staram się jedną świeczkę u niego zaświecić. Zaspokój go duszy. Bo czy to było spowodowane przez używki, w co raczej wątpię, ale wiesz, nikt nikogo za rękę nie złapał, więc nie ma co snuć jakichś tam durnych domysłów. Stało się jak się stało, tak? Młody chłopak zginął, zmarł, targnął się na swoje życie. Straszna tragedia. Mówię, jego brat do tej pory się nie pozbierał. I już się chyba nie pozbiera, bo, bo, to jest straszne przeżycie, nie? Ale tak jak, tak jak wtedy żeśmy, żeśmy wszyscy to sobie zakopali. Wszyscy, którzy żeśmy go znali. Każdy z nas go zakopał i zakopał te emocje ze sobą. I każdy z nas w ten czy inny sposób ma problemy. Do tej pory. Bo to, bo to nie jest tak. Jedni piją, drudzy ćpają. Jakbyś może może wstydziłeś się płakać? Mm, tak. Tak, to było takie wiesz, to było takie niemęskie, nie? Bo mężczyźni nie płaczą, nie? Mężczyźni to w ogóle, to jest jakiś debilny stereotyp, że mężczyźni nie mogą okazywać uczuć, nie? A gówno, jak mnie coś boli, to powinienem płakać. Jak mi jest źle, powinienem o tym mówić, że mi jest źle. Że, że nie wiem, że, że w życiu coś mi nie wyszło, tak? że popełniłem błąd. O takich rzeczach powinno się mówić. Powinno się to jasno komunikować. Ale y, młody, młody chłopak się tego nie nauczy, bo zawsze jest, zawsze jest taka poprawność, nie? No a po co płaczesz? Y, podam ci prosty przykład. Y, zmarł mój wujek nie tak dawno temu. No najstarszy brat mojej mamy zmarł. I jego siostra pojechała na pogrzeb, moja ciotka. Pojechałem ją później odwiedzić, sam nie mogłem być na pogrzebie, nie? I mój wujek tam, wiadomo, stary gorzelnik. Dobra, tam go ciotka pilnuje, żeby się nie zachlał, nie? No, ale wiesz, siedzę przy kawie, rozmawiam z ciotką. No i ciotkę już zaczyna łamać, tak? I zaczyna, wiesz, no i zaczyna się trząść, już zaczyna płakać. I ja mówię spoko, nic się nie dzieje, tak? Daje jasny komunikat. Wpada w ojazd. no, znowu beczyk kurwa. I on już poratował, tak? I dałeś tej, dałeś, tej, dałeś tej kobiecie przeżyć to w taki sposób, jak chce. Wcale nie. I tak właśnie tak właśnie się to odbywało, że yy, jak byłem na pierwszej terapii. Yy, z, na pierwszej terapii byłem w Czarnym Borze i tam yy, była taka zakonnica Aleksandra. Ona była terapeutką. I ona sama nam mówiła, że żeby dobrze przepracować yy, dobrze przepracować żałobę, żal po stracie kogoś bliskiego, to spokojnie żałoby możesz nosić rok czas, Nawet możesz cho sobie chodzić z żałobą dwa lata i nikomu się krzywda nie stanie. A w moim przypadku to wyglądało tak, że dzisiaj grzebię kogoś mi bliskiego, a jutro wracam do roboty i uśmiecham się i nic się nie stało. Więc to jest więc to jest jasny komunikat, że zakopuję coś, co mnie naprawdę boli, co powinienem przepracować, co powinienem sobie odchorować, zakopuję coś, zakładając maskę, żeby ludzie mieli mnie za śmieszka, za heheszka. Ja lubię, lubię dobry humor, lubię sobie pożartować, lubię sobie z ludzi porobić jaja, ale jak mnie coś, jak mnie coś ewidentnie trapi, nie mam ochoty na żarty. I wtedy powinienem być smutny. Powinienem pokazywać te emocje. Ale wolałem to zakopywać. A później przykrywać to wszystko uzależnieniem mnie. Do tego mi było potrzebne uzależnienie. Żeby się odcinać, cały czas odcinać od tych emocji, tych niewygodnych dla mnie emocji. Że znowu coś mi nie poszło, no to już jest powód do płaczu, tak? No ale po co płakać? Przecież można inaczej rozwiązać swój problem. Powód zawsze jest dobry. Powód zawsze się znajdzie. Zauważ jedną rzecz: że jak ktoś się rodzi, pijemy za jego zdrowie. Jak ktoś umiera, pijemy, bo umarł, tak? Jak jest dobrze, pijemy, bo jest dobrze. Jak jest niedobrze, pijemy, bo jest niedobrze, tak? A was z pracy trzeba opić. Jak mnie wygląda, trzeba opić. Zwalniam się, zmieniam robotę, trzeba opić. No to jest tak zakorzenione. Yy... Bardzo ciekawy materiał. Ostatnio jakoś oglądałem też chyba Janka Śpiewaka. I tam on też, też to pokazywał fajnie, nie? że, że są, nawet, są nawet wyliczenia, że już żeśmy przebili PRL pod względem chlania. ać pania to już w ogóle, nie? Bo teraz mamy taki dostęp, jest tak wszystko popuszczone, lejce popuściły, że mamy specyfików multum. Nie musimy nawet. Nawet nie trzeba recept sobie wypisywać. Wszystko jest do dostania. Jak ktoś chce, naprawdę znajdzie. Ale to nie jest. To nie tędy droga. To nie tędy po prostu droga, nie. Mapki to też był kurwa, strzał w dychę, nie. No. <laughs> Ostatnio spotkałem koleżankę na. Tak wrzucę. Ostatnio spotkałem koleżankę na, na meetingu A. Yy, poległa raz. I jeszcze pamiętam ją z terapii, jak mówiła, że no ona w chacie polskiej albo w żabce pracuje, nie, a za nią ściana gorzały, nie. Ściana po prostu cała ściana gorzały. I wejść tu nie pi człowieku. Przecież za mną jakby leżało, nie wiem, jakby le, leżał kilo, kilogram proszku, to ja bym się nie opanował. Nie ma nawet opcji. Ja, ja dziękuję, że mogłem, że miałem, miałem tą możliwość, żeby uciec z tego środowiska. Po prostu wycofać się. W dobrym momencie i nie wracać tam. Bo gdybym tam wrócił, już by mnie nie było. Po prostu nie wytrzymałbym tej presji. A tak żyję sobie spokojnie. Nie mam ciągot. Nie. Nie narażam się na wyzwalacze. I jakoś to moje życie się kręci. Jeszcze zacząłem dbać o siebie. Przede wszystkim to, że zacząłem się rozwijać. Ja przez 3 lata więcej książek przeczytałem niż przez ostatnie 20, nie. Przez ostatnie 20 lat to no, gruba ta książka. <laughs> Pozamiatane, tak? <laughs> A teraz nawet Żółczyka przeczytałem. O, widzę, że już są ten, że już są plakaty na mieście. Nie że... jest serial, nie widziałem serialu. Książka znakomita. Książkę czytałem Szerwowska. też. Rewelacyjna książka, naprawdę. Zresztą jego, jego książki są dość dobre. Nie? No ale cóż. To, 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 to... No. I tą informację zwrotną, to jest po prostu żywcem wyciągnięty alkoholik, co sobie człowiek jest w stanie u, uroić w głowie, tak? Żeby tylko sobie yy, Żeby tylko sobie pozwolić na to, żeby sięgnąć po tą szklanę, nie? To jest naprawdę. Tam jest wszystko, tak. No. No mówię to. to ja ci jeszcze jedną rzecz dołożę do Twoich umiejętności nowych. Fantastyczną spikerkę tutaj wygłosiłeś. Wiesz, było mi to potrzebne. Powiem ja się bardzo się ci, cieszę, że, bo to było yy, bardzo dobre. Powiem ci, że ten, że trochę też rozumiem, czemu, czemu nie chodzisz na mitingi. Trochę rozumiem. Yy, nie neguję tego w żaden sposób, bo też mnie nieraz, po prostu ludzie tam zgromadzeni nieraz mnie denerwują na zwykłej świecie. Nie? To i ja też sobie robię takie, takie odskoki. Ja, yy, ja czuję, po prostu czuję wewnątrz siebie. Jak już mam tego za dużo, ja tego terapeutyzowania się, tego mówienia o tym alkoholu, o, ty o tych narkotykach, o tym wszystkim, ja czuję, że ja uciekam od swojego życia. Najzwykle w świecie. Zaczynam żyć gdzieś obok, ale ja mam jeszcze rodzinę i oni też są dla mnie ważni. Najważniejsze jest, oczywiście, najważniejsze jest to, żebym ja był trzeźwy. Oczywiście, że to jest najważniejsze, ale. Jeżeli na przykład mi się nie zazębiają zmiany, ostatnio taką, tak słyszałem. No, jak sobie ludzie chodzą w kratkę na meetingi, to później różnie to bywa, nie? Dobra, nie? Ale jak. Arabskie jak... mądrości są najlepsze. No, to jest rewelacyjne, ale z drugiej strony patrząc, to ja sobie nie mogę w zmianach przebierać. Idę na drugą zmianę, kończyło godzinie 18 zmianę i jak ja mam iść głodny na miting, znam kura siedzieć i wiesz, się denerwować. To wolę iść na kolację do domu, na w świecie. A jak mam możliwość, to jadę, nie ma problemu. Ale jak mam możliwość, a nie, że to musi być, to ja muszę sobie wszystko tak podopinać, że jak nie pójdę raz na miting, to się świat zawali. No to, to teraz bez mitingów znowu żyć nie mogę, tak? Mitingi są bardzo ważne, ale e, zawsze to podkreślałem, nawet na mitingach w swoich wypowiedziach, że Meeting? Owszem, meeting jest bardzo ważny, ale nie zapominajmy o terapii, o terapeutach. To też są ludzie, którzy są ważni, bo to, że ja mam problem z narkotykami, to, to już nie jest taki wielki problem, bo problemem dalej zostają moje emocje i zawsze problemem były emocje, a narkotyki, alkohol, ogólnie uzależnienie, to jest to coś, co mi pozwala, to jest mój bufor bezpieczeństwa po prostu, tak? Idę się wyluzować, ostresować i gitara. Jedni, yy, nie wiem, jedni latają yy, za i inni biegają do kasyna. Ja po prostu waliłem w klamę, nie? Jeszcze inni po prostu chleją. To jest mój bufor bezpieczeństwa. I w tym momencie ja się luzuję. I szkopu w tym leży, żeby znaleźć coś, co mnie będzie luzowało zamiast tego. Co ci dzisiaj luzuje zamiast tego? Tak na koniec już. Mm, powiem Ci tak, że. Bardzo cenię sobie rozmowy z, ze swoimi bliskimi, y, zwłaszcza z siostrą i z jej synem, y, no chłopak ma 23 lata, a ja w jego wieku to miałem wióry w głowie, a nie mózg i, i bardzo sobie cenię, ogólnie bardzo sobie cenię rozmowy z ludźmi takimi świadomymi, nie? wiesz, nie, nie tak terapeutycznie, nie tak, wiesz, sztampowo, nie? Że klocek po klocuszku, jedziemy, wszystkie punkciki musi, muszą być zaliczone. Najzwyklej świecie rozmowa. A jak to nie wystarcza, to idę się zmęczyć. Więc idę na siłownię. Ale też ze spokojem. To nie jest zapisanie 7 dni w tygodniu, bo jeszcze mało się w robocie natyrałem, tylko po prostu jak mam chęć, to idę na siłownię. Jak mam chęć, idę na basen. Jak mam chęć, jadę w góry. Ja zacząłem doceniać góry. Mówię, w zeszłym roku pierwszy raz byłem na wakacjach. Od 36 lat, 37 lat, przepraszam bardzo, nie byłem ani razu na wakacjach. Nigdy sobie nie pozwalałem na wakacje. Jak były wakacje, to siedziałem w domu, polskie wakacje. Kurwa. Co robisz? Co robisz na urlopie? Pierwszy tydzień kuchnia, drugi tydzień łazienka. Kropkę postawimy tutaj Karol. Bardzo Ci dziękuję, to naprawdę no to było również. dobre. To bez kokietowania to mówię. Podobało mi się. Mam dzięki. nadzieję, że Państwu też się podobało. Yy, I co? Do, do zobaczenia. W takim Jasne. Do usłyszenia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.